Witam serdecznie. Dzień dobry, panie trenerze. Proszę nam powiedzieć, jak ocenia pan trzeci kwartał 2015 roku w grupie kapitałowej Apator pod względem finansowym? Jakie to były wyniki? Jak one ogólnie w pana oczach wyglądają? Dziękuję za pytanie. Kwartał trzeci oceniam pozytywnie. On się charakteryzował kilkoma istotnymi wskaźnikami. Przede wszystkim przychody ukształtowały się na wysokim poziomie, to jest 192 miliony złotych, 4% wzrostu kwartał do kwartału. Osiągnęliśmy wysoki poziom zysku EBITDA, 32 miliony złotych, blisko 17% do przychodów i zysk netto na poziomie 20 milionów złotych, czyli 10% do przychodów. Ten kwartał charakteryzował się tym, że zanotowaliśmy w kilku miejscach pozytywne zmiany. Tak? W linii woda i ciepło mamy wzrost i przychodów, i wzrost rentowności zmiennej. Osiągnęliśmy także dosyć dobrą kontrolę kosztów we wszystkich liniach, w linii opomiarowania energii elektrycznej, w pozostałych segmentach i to skutkowało wysokim poziomem EBITDA. Dodatkowo w tym kwartale odnotowaliśmy kilka zdarzeń jednorazowych. Rozwiązaliśmy dwie rezerwy, które oceniliśmy na zbyt wysokim poziomie. To była rezerwa na naprawy gwarancyjne w jednej ze spółek zależnych i też rezerwa na restrukturyzacyjna w pozostałej spółce. Zanotowaliśmy także wyższą stratę spółce Apator Rektor, która obciążyła wynik trzeciego kwartału. Ona była związana z rozliczeniem kontraktu długoterminowego z RWS TOEN. Jeżeli spojrzelibyśmy na marżę zmienną w tym okresie, po wyeliminowaniu straty spółce Apator Rektor, która wpływa na marżę zmienną, ten poziom był zbliżony do poziomu z pierwszego kwartału, który był na poziomie 28%, więc powracamy do rentowności, którą osiągnęliśmy w pierwszym kwartale tego roku. Jakimi zatem wskaźnikami biznesowymi, finansowymi zamknął się ten trzeci kwartał i czy stabilność, bezpieczeństwo, czym Apator szczycił się przez długie lata, zostały zachowane? No, o wskaźnikach rentowności wspomniałem. W naszej ocenie one są wysokie i na poziomie rentowności zmiennej, na poziomie zysku EBITDA i zysku netto. Jeżeli spojrzymy na bezpieczeństwo, czyli na płynność w firmie, poziom gotówki, zadłużenia, to poziom gotówki się nie zmienił. On jest porównywalny do poziomu z drugiego kwartału tego roku, czyli gotówka na poziomie 26 milionów. Zadłużenie cały czas oscyluje w przedziale 1,2, 1,3 mierzone do EBITDA za 12 miesięcy krocząco, więc oceniam ten poziom pozytywnie, bezpieczeństwo jest zachowane. Mamy lekki wzrost kapitału obrotowego kwartał do kwartału. To jest związane ze spadkiem zobowiązań, czyli finansujemy się w mniejszym stopniu zobowiązaniami handlowymi i mamy też przyrost produkcji w toku, która powinna się zamienić na przychody w czwartym kwartale. Jak ocenia pan zatem realizację prognozy na cały 2015 rok? Jeżeli spojrzymy na dwa elementy prognozy, czyli te dwie pozycje, które, co do których ogłosiliśmy nasze szacunki, czyli przychody i zysk netto, to przychody są po trzech kwartałach na poziomie 70% zaawansowania prognozy rocznej. Przed nami kwartał czwarty, który charakteryzuje się wyższą sezonowością. No i tutaj powinniśmy osiągnąć lepsze wyniki. W czwartym kwartale wyższy poziom przychodów, na to liczymy. Jeżeli chodzi o rentowność, to także, tak jak przychody, ten kwartał czwarty charakteryzuje się sezonowością. Tutaj liczymy na dobre wyniki w linii sterowania, systemów sterowania i nadzoru. To jest nasza spółka Alcomtech, aczkolwiek jest ona obarczona także pewnymi ryzykami realizacyjnymi związanymi z kumulacją kontraktu w czwartym kwartale. I o tym mówiliśmy w sprawozdaniu finansowym, komentowaliśmy tą sytuację. Dodatkowo kończymy kontrakty długoterminowe, rozliczanie kontraktów długoterminowych informatycznych w spółce Apator Rektor. Tam też mamy parę elementów ryzyka i biorąc pod uwagę sytuację w Rektorze i w Elcomtechu, uważamy, że taki poziom prognozy zysku netto do zrealizowania już rocznej będzie bardziej zbliżony do tego dolnego poziomu, który jest określony przez widełki, czyli 72 milionów złotych, 10% odchylenie od 80 milionów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć inwestorom, jak ocenia pan pod względem biznesowym trzeci kwartał 2015 roku dla grupy Apator? Oceniam go bardzo dobrze. To był najlepszy kwartał w tym roku, porównywalny z pierwszym kwartałem
bieżącego roku, gdzie te nasze wyniki były jeszcze na bardzo zadowalającym poziomie, dobrze oceniane przez rynek i analityków giełdowych. I po słabym drugim kwartale udało nam się po pierwsze zwiększyć poziom przychodów ze sprzedaży, ale też i poprawić marżę praktycznie na wszystkich poziomach, głównie dzięki lepszej kontroli kosztów, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, większej sprzedaży, wyższej sprzedaży. Czy podjęte przez zarząd liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie marż przynoszą już wymierne efekty? No tak, ten trzeci kwartał, który porównywalny jest z pierwszym, jak powiedziałem, te dobre wyniki osiągnęliśmy pomimo negatywnego wpływu wyników APA Rektor na wynik skonsolidowany, ale również pomimo pogłębiania się i utrzymywania się negatywnych trendów związanych z silnym dolarem. Więc ten dolar cały czas jest odzwierciedlony w poziomie naszych kosztów, a pomimo to udało nam się te marże poprawić, ponieważ znaleźliśmy pewne oszczędności w innych miejscach, ale też w sensie struktury sprzedaży mogliśmy więcej sprzedać urządzeń o wyższym poziomie marż. W związku z czym uważam, że wracamy trochę do relacji, które inwestorzy znają z 2014 roku, a nie akurat konkretnie z sytuacji po pierwszym półroczu 2015. Patrząc na to, co interesuje inwestorów, takim tematem dosyć istotnym jest również dywidenda. Na co w tym zakresie mogą liczyć? Będziemy chcieli się wpisać w dotychczasową politykę wypłaty dywidendy, czyli będziemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Już podjęliśmy decyzję o wypłacie zaliczki w poszedł dywidendy za 2015 na poziomie 30 groszy na akcję i to jest poziom analogiczny do tego, z którym mieliśmy do czynienia pod koniec 2014 roku. O docelowym poziomie dywidendy będziemy rozmawiać w pierwszym kwartale przyszłego roku, w momencie, kiedy zamkniemy plan finansowy, ogłosimy plan finansowy na 2016. Będziemy też mogli coś więcej powiedzieć o naszych inwestycjach. Więc jeżeli chodzi o tempo rozwoju i poziom realizowanych inwestycji, zarówno takich stricte capexowych, jak i akwizycyjnych, bo tutaj też mamy jakieś plany na przyszły rok, jeszcze może za wcześnie mówić, ale dopiero jak je wykrystalizują się one ostatecznie, będziemy mogli też powiedzieć coś więcej na temat tego, ile gotówki możemy wypłacić w formie dywidendy. Zatem czy, a jeśli tak, to kiedy inwestorzy mogą liczyć na publikację prognozy na 2016 rok? No zazwyczaj te informacje przekazywaliśmy na rynek w lutym, na początku każdego roku i myślę, że w tym przypadku też tak będzie. My w tej chwili finalizujemy pracę nad budżetem na 2016 rok i w lutym, w momencie, kiedy będziemy ogłaszać wyniki za czwarty kwartał, podamy informację o tym, jaką rekomendację zarząd złoży, jeżeli chodzi o docelowy poziom dywidendy, jak również przedstawimy prognozę już pełną na 2016 rok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również.